Wszyscy wiemy, jak próżne potrafią być kobiety i do czego są zdolne, aby zyskać miano najpiękniejszej. Wykorzystając tę ich cechę, pewien pomysłowy programista stworzył portal społecznościowo-randkowy najpiękniejsza.com, na którym kobiety konkurowały o to miano. Szczególną żądzą uzyskania tego tytułu pałała hrabina Angelika Daria Karina van der Bam. Zimna, wyrafinowana i do cna zepsuta suka. Jest to, na co tak długo czekałam. Nareszcie to ja jestem najpiękniejsza. Pomimo wszelkich jej starań, na czele listy najpiękniejszych wciąż znajdowała się nikomu nieznana Maria. Prywatnie narzeczona bogatego holenderskiego inwestora. Nie mogąc znieść tego faktu, zazdrosna hrabina kazała zlikwidować Marię i jako dowód jej śmierci dostarczyć sobie jej serce. Płatna morderczyni zlitowała się jednak nad niewinną Marią. Postawiła jej jednak warunek. Znikasz na zawsze, albo ginie twój narzeczony. Wreszcie w domu! Już ma czemu my mieszkamy tak daleko? Wreszcie w domku jesteśmy. Nareszcie. Ja musimy znaleźć gdzieś wyjście na tej miejscowe, bo... To nie będzie robić, wymyślimy już. Co my z nią zrobimy, panowie? Jest piękna. Taki anioł. Piękna jest. No brzydka nie jest. Prawdziwy anioł. Ciekawe, co potrafi. Na pewno jej nie możemy tutaj zostawić. Gotować umiesz? Umiem. Jakie ma piękne włosy. Te usta. Te nogi. No i oczy. I piersi, panowie. Myślę, że nam się tu przyda, nie? Ja bym ją przyjął. Też jestem takiego zdania, nie możemy jej wyrzucić. Niech zostanie. Niech zostanie. Niech zostanie. Jestem za. To zostawiamy ją. Niech zostanie. Niech zostanie. Jestem za. Ja też jestem za. Zostawiamy. Niech zostanie. Niech zostanie. Za te oczy. Za te usta.
piękna nieznajoma szybko okazała się być dobrą, pracowitą i ciepłą dziewczyną, za co pokochali ją jak siostrę, albo i bardziej. Naszego dobytku. No, panowie, możemy ruszać. La 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 la. Dzień dobry. Jestem z Leśnego Ośrodka Pomocy Squattersom. Czas od czasu was tutaj odwiedzam. Widzę, że pani nowa. Tak. Dzisiaj przyniosłam jabłuszka. Proszę. To jest najśliczniejsze, najpyszniejsze, najładniejsze. Może się poczęstujesz? Z chęcią. Ładnie wygląda. Dziękuję. Podobnie smakuje. Skosztuj. Soczyste i dobre w smaku. Najlepsze. For investicji marka, jest good? Ja, jest okay. Good, najne problemy. Jest good, ja. Yeah. Majne wód. Jest pretty flat, man. Tutaj, szefie, będzie wielkie. Wielka plaża, szefie. Ja, ja, ja. Here, ja? Ja. Here, zajmę to będzie water cooler. Ja? Będzie zrobione wszystko. Dzięki, coach. Chęć problem, chęć. Monika, chęć. Zrób dużo zdjęć, żeby to było wszystko w projekcie. Taka piękna. Gdzie? Będą przez to. Halo, panowie, co tu się wyprawia? Przyjdzie bardzo ważna inwestycja. Halo, halo, co tu się wyprawia? Po co żeście tu przyszli? Tylko pogrzeb mamy. Eft, moi frau. Nazwią frau? Co on chce? Panowie, skąd? Co frau? Ona nie żyje, nie widzisz? Izajdot. Nie żyje, dot, kaput. Izajdot.
Kim wy jesteście w ogóle i czego tu chcecie? Jesteśmy bardzo ważnymi inwestorami, także planujemy tu postawić budynek z jeziorem, widokiem na plażę. I co nas to obchodzi? Właśnie jak my tu mieszkamy, gońcie się, kurwa. Teren inwestycji. Macie opuścić teren inwestycji? Ja. Nigdzie nie opuszczam. My tu mieszkamy. Naszego terenu. Panowie, to jest nasze mieszkanie. Wajku, my tu mieszkamy, mamy tu trup. Pod jednym, pod warunkiem, że pan prezes zabierze zwłoki swojej wybranki. Jakiej wybranki? Pochowa... Przecież ona nie żyje. Czy my go w ogóle nie znamy, jakiej wybranki? I pochowa je w cywilizowany sposób, albo wy opuścicie teren posesji. Wy i cywilizacja. Lub możemy urządzić ten ładny apartamencik tutaj wam, bez żadnych czynszów. Ja? Inwestor zapłaci wszystkie pieniądze. Pokryjemy wszystkie koszty utrzymania wasze dożywotnio. Tylko prezes pochowa swoją wybrankę w cywilizowanym. Bym prosił. Co mam robić? I tak jest za... Afschreiben mam, afschreiben. Zastanów się jeszcze, Willi. Willi, ale remont jest. Echt, moj frau. Nie mam bolu. A jaki mam wybór? Nie mam. Dankę. Wyszło na jaw, że tajemniczy człowiek jest holenderskim inwestorem, za którego miała wyjść Maria. Chcąc choć jeszcze jeden raz wziąć w ramiona ukochaną, Adam uniósł ją, a wtedy kawałek jabłka opuścił jamę gębową do matki. Jakże wielkim zaskoczeniem było dla Adama odwzajemnienie uścisku przez Marię. Ożyła. Radości i euforii nie było końca. Hrabina van der Boom z rozpaczy nad utraconą pozycją zjadła własnoręcznie zatrute jabłka. Nie było jednak nikogo, kto chciałby na pożegnanie przytulić jej zwłoki. Koniec.